Cześć, witajcie. Dzisiaj taki trochę vlog. Opowiem Wam, co się działo w moim ogrodzie w ostatnim tygodniu, a działo się naprawdę bardzo dużo. Jak widzicie, wspaniałe lato prawie, że się zrobiło. Wszystko rozkwitło. Ogród po prostu wystartował z całą swoją mocą. Na pewno pokażę Wam moje nowe centrum dowodzenia, czyli nowa szklarnia, nowa oranżeria, która powstała. W zeszłym tygodniu była u mnie też ekipa z Murator Ogroduje. Nagraliśmy wspólnie odcinek o pomidorach, a jak wiecie, o pomidorach to ja mogę mówić naprawdę godzinami i mogę zajmować się nimi godzinami. Na pewno słyszycie, że troszkę straciłam głos, ale i tak staram się Wam pokazać, co wyrosło, jak się mają moje sadzonki, w ogóle co słychać w ogrodzie. Zapraszam Was na ten odcinek. Tak się w ogóle zmienił tutaj widok. Jak pamiętacie, stały tutaj wcześniej dwa tunele foliowe. Jeśli zapytacie, dlaczego ona jest taka biała, no to po prostu jeszcze wszystkie folie nie są ściągnięte. Musieliśmy na szybko to wszystko przymocować, ponieważ na początku tygodnia pojawiły się straszne wichury, które ten cały poliwęglan zaczęły podnosić do góry. Także musieliśmy na szybko przymocować to po prostu tak, jak było. W środku już zadomowiły się wszystkie moje sadzonki i bardzo liczę na to, że one już do domu nie wrócą. Dzisiaj jest chyba z 20 stopni, także w nocy też w miarę ciepło. Tutaj wszystkie papryki, pomidorki, pomidorki jeszcze malutkie, o, te są bardzo malutkie, ale one raz, dwa ruszą w takiej temperaturze. Tu już troszkę większe przedszkolaki. Tutaj gdzieś też były bakłażany. Tam z tyłu są. Także wszystko się już hartuje na zewnątrz. Mam nadzieję, że już nie będę musiała z tymi kuwetami tańcować w tą i z powrotem między domem, a właśnie oranżerią. Wyniosłam też tutaj pelargonie. Pokażę Wam zaraz, jak uszczykiwałam pelargonie, tak żeby one się rozrosły. Tutaj mam też pelargonie, które pobierałam ze szczepek z pelargonii takiej z zeszłego roku. Także muszę je poprzesadzać w większe doniczki. Zdecydowanie mam w tym roku tyły w ogrodzie, no bo nic nie mogłam wysadzać w tunelach, tak jak w latach poprzednich, bo wiedziałam, że wszystko będzie po prostu do demontażu, do przekopania. Ta szklarnia ma troszkę inny rozmiar, dlatego wyszła mi tutaj taka całkiem niezła rabata i to na nowo będzie wszystko zagospodarowane. Ale powysadzałam już niektóre sałaty. Jeszcze wcześniej wysadziłam tutaj marchewki i pietruszkę, ale jeszcze nic nie widać.
Za to rukola odbiła z zeszłego roku. Poziomki z nasion już kwitną. Są przepiękne. Stara donica też już niestety musiałam się z nią pożegnać. Długo zastanawialiśmy się, co tu w ogóle zrobić. W pierwszej chwili myślałam, że jednak zdecyduję się na donice betonowe, że będziemy stawiać z formy donice betonowe, ale że trafiła się promocja w jednym z marketów budowlanych na kompozyt, no to po prostu kupiliśmy takie deski kompozytowe i z tego zrobiliśmy większe niż były. Ta jest większa donica, tak wiem, bardziej wygląda jak trumienka, ale nie o to w tym chodzi, jest więcej miejsca, a tutaj muszę jeszcze tutaj dosypać ziemi, dosypię trochę kompostu, dosypię trochę ziemi. No i tutaj w kolejce czekają wszystkie kapusty, kalarepy, kapusty pekińskie. Wendy zaczęła kwitnąć, jest to moja nowa śliwka. Zamierzam ją prowadzić właśnie w taki szpaler, tak jak gruszę, tak żeby tutaj to się połączyło. I dodatkowo jako trzecie drzewo wysadziłam jabłonkę i tą jabłonkę już lekko skorygowałam. A tutaj z kolei grusza została ścięta radykalnie, a to z tego powodu, że chcę ją prowadzić tak niziutko. Kto ogląda Montiego, ten na pewno kojarzy, w jaki sposób on prowadzi swoje drzewka owocowe tak niziutko. I bardzo mnie tym zainspirował i postanowiłam, że tutaj będzie właśnie taka grusza, która rośnie. O, tutaj z tego pączka wypuści jedną gałąź na tą stronę i jedną na tą. Ona będzie taka niziutka. Taka niziutka na poziomie właśnie tutaj donic. To jest właśnie sposób na to, aby na małej przestrzeni ogrodu zmieścić jak najwięcej drzewek owocowych i żeby uzyskać jak największy plon z owoców. Niezapominajki są przepiękne i to są niezapominajki, które były wysiewane z nasion w zeszłym roku w lipcu. Ta jest na przykład różowa, bo to była taka mieszanka kolorystyczna, różowo-niebieska, także ta jest na przykład różowa. One dopiero zaczynają kwitnąć, ale naprawdę są tak urocze. I dalej wystartowały już wszystkie ostróżki, szałwie muszkatołowe. Liczę na to, że tutaj naprawdę ta rabata w tym roku będzie bardzo, bardzo kolorowa. Tutaj za to rozkręcają się tulipany Orange Emperor. One zawsze są zdecydowanie później niż cała reszta. Nie wiem, czy jest to wina tutaj miejsca lekko zacienionego, czy po prostu ta odmiana tak ma, ale są pięknie pomarańczowe. Co roku mnie zachwycają tak samo. To jest tulipan Ballerina. I one jako jedne z nielicznych mają przepiękny zapach, taki lekko cukierkowy, taki bardzo słodki. Są naprawdę zachwycające. Na dzisiaj to już wszystko. Jak tylko odzyskam głos, to pojawi się odcinek o naszej nowej oranżerii, jak ją składaliśmy krok po kroku, na czym ją osadziliśmy, z czego zrobiona jest podmurówka, bo to w sumie zajęło nam najwięcej czasu. Za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.